dzień przed zakończeniem roku odbyło się oddanie ostatniego projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2015. Jak podkreślił prezydent miasta, inwestycja rozwiąże wiele problemów, z jakimi do tej pory mieszkańcy się borykali. Bolączką mieszkańców było to, że nie ma gdzie postawić samochodu, a ci, którzy stawiali wbrew przepisom, to pojawił się problem, że autobus nawet nie mógł przejechać, co zagrażało też bezpieczeństwu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gdyż Straż Pożarna też miała problemy z dojazdem. Dzisiaj pojawiły się te miejsca parkingowe i myślę, że to jest bardzo istotne. Inicjatorem tego projektu był radny tego okręgu Mariusz Łupina, który dodał, że dzięki takim inicjatywom jak budżet obywatelski można stworzyć dla mieszkańców to, czego potrzebują. Wiele mieszkańców się zaangażowało w to, żeby zbierać podpisy, później żeby zaangażować ludzi do głosowania, no i sami ludzie wybrali ten projekt poprzez to, że oddali swój głos, no i udało ten parking się zrealizować w tym roku. Prezydent poinformował również, że w roku 2015 przyjęto do realizacji 7 zgłoszonych przez mieszkańców projektów. Dwa z nich dotyczyły dokumentacji technicznej. Jedna to jest dokumentacja techniczna boiska do gry w piłkę nożną przy ulicy Sikorskiego. Drugi projekt został włączony do całej dokumentacji, która jest realizowana przez miasto. Jest to teren rekreacyjny, sportowy, który jest za hotelem Blisa. Miejsca parkingowe powstały wzdłuż ulicy, gdyż innej opcji zagospodarowania terenu nie było. Inwestycja kosztowała około 250 tysięcy złotych. Pojawiły się miejsca postojowe, to jest ta zasadnicza inwestycja, która tutaj powstała w ostatnich paru tygodniach. Wybudowaliśmy 43 miejsca postojowe, zrobiliśmy jezdnię manewrową na końcu tej ulicy. Te miejsca postojowe powstały na odcinku 500 metrów. Zostało wykonane również umocnienie skarpy w pobliżu rzeki oraz wyrównanie terenu, który na wiosnę się zazieleni.